Wiosna w środku zimy, a przynajmniej takie wrażenie można odnieść od początku 2023 roku, bo termometry w niemal całym kraju pokazują rekordowo wysokie, jak na tę porę roku, temperatury. No na pewno bardzo ciepło, właśnie idziemy z koleżanką i troszkę nam za gorąco. Idealna pogoda na spacer. Na spacer, tak. No dzisiaj super jest, o. Piękna wiosna tej zimy, pobiegać, trochę zdrowia zaczerpnąć, wszystko. Super. Trochę za ciepło jak na styczeń, ale co zrobić, no może się jeszcze zima wróci. Jest pan zaskoczony, że aż tyle stopni na plusie? Trochę tak. Tak nie pamiętam nigdy. Tam kilka dni, no, było, ale tak ciepło się nie pamiętam, no. Przynajmniej ją, bo starszy to. Idealna pogoda na spacer. No idealnie. Widzi pan, bez czapeczki. Dla przykładu 1 stycznia w Warszawie termometry wskazywały 19 stopni Celsjusza, w Katowicach 16, a w Chorzowie 15 stopni. To rekordowe temperatury dla tego miesiąca w całej historii pomiarów. Trudno przewidywać, czy prawdziwa zima jeszcze wróci, ale jedno jest pewne. W najbliższych dniach już tak ciepło nie będzie. Kolejne dni będą już chłodniejsze, aczkolwiek nadal dość ciepłe jak na tę porę roku. Być może w drugiej połowie tygodnia, w weekend, będzie na tyle silne ochłodzenie, że do części Polski wróci zima. Na pewno do północno-wschodniej części Polski wróci mróz i śnieg. Czy do województwa śląskiego dotrze to ochłodzenie? Tego jeszcze nie jesteśmy w 100% pewni. Taka zmiana pogody może nieco niepokoić właścicieli ogrodów. W krótkotrwałej perspektywie obawiać się jednak nie ma czego, ale gdyby wiosna zimą potrwała dłużej, to mogą pojawić się problemy. To nie jest normalne, że w momencie, gdy w Katowicach czy w Warszawie jest plus 15, na Florydzie pada śnieg w Stanach Zjednoczonych. Zatem mamy do czynienia z globalnym rozchwianiem klimatu i jak świat światem przyroda z takimi zmianami, no jakoś sobie radziła, w końcu mamy przemiany ewolucyjne obserwowane nie tylko w skali gatunków, ale i ekosystemów w skali czasu geologicznego. Tylko jakoś tak dziwnie się trafia, że coraz więcej mamy dowodów o upadkach lokalnych wielkich cywilizacji, które to cywilizacje nie przetrwały zmian klimatu. Ale pogoda jest przewrotna, co nieraz udowadniała. Choć na razie nic na to nie wskazuje, może się okazać, że zima wróci na wiosnę.